Beleń to niewielka wieś, ale 73 lata temu właśnie tam rozegrała się jedna z pierwszych bitew II wojny światowej. Polscy żołnierze na linii rzeki Warty zaciekle bronili się przed przeważającymi siłami wroga. W 1939 roku wojny wygrać nie można było, bo los Polski już był wcześniej przesądzony, jak wiemy, zarówno z zachodu, jak i ze wschodu. Także wtedy Polacy wykonywali tak zwany niewykonalny rozkaz obrony ojczyzny. Znaczenie tutaj walka w Strońsku, w Beleniu miała wymiar bardziej symboliczny, bardziej taki w kwestii podniesienia ducha bardziej i morale polskiego żołnierza. Oczywiście żołnierze przystępując do walki nie wiedzieli, że ona się tak zakończy, bo jak wiemy cały wrzesień zakończył się tragicznie. Niemieckie wojska przekroczyły rzekę i zaatakowały linię polskich umocnień. Były lepiej uzbrojone i przeważały liczebnie nad Polakami. Mimo to polscy żołnierze przez 30 godzin stawiali zacięty opór. Niemcy nie mogli przełamać obrony, ale obrońcy nie mieli szans na zwycięstwo. Polacy próbowali kontratakować, zarówno od strony Śradza, od strony Zapolic. Tych kontrataków było wiele. Ale co jest w tym wszystkim najważniejsze? No, teraz, po kilku latach wiemy, po badaniu tych wydarzeń, że jednak u nas w większości to wszystko, te problemy polskiego wojska i armii, to spowodowała łączność. Brak łączności z dowództwem uniemożliwił skoordynowanie kontrataku polskiego wojska. Walka trwała do późnego wieczora. Nocą Niemcy ominęli umocnienia i zdobyli Beleń. Dzięki temu mogli zaatakować z dwóch stron. Sytuację polskich żołnierzy komplikowały również tysiące uciekinierów z terenów już zajętych przez Wehrmacht. Ludzie, którzy w panice opuścili swoje domy, ostrzeliwani przez niemieckie samoloty, szli wprost na linię frontu. Paweł Perdek uczestniczył w rekonstrukcji, bo wydarzenia sprzed 73 lat wciąż są żywe w jego rodzinie. Moi przodkowie, konkretnie moja babcia i wujo, który miał wtedy 8 lat, we wrześniu 1939 roku przeżyli eksodus ucieczki ludności cywilnej z tych terenów. Uciekali właśnie z Belenia, bo tutaj mieszkają, gdzie już pojawiło się wojsko w stronę Warszawy. Zatrzymali się kilkanaście kilometrów stąd, dlatego że znam to z opowieści świadków tych wydarzeń. Mieszkańcy Belenia i Strońska odtwarzali podczas inscenizacji cywilów. Wydawałoby się, że to łatwe, jednak emocje były ogromne. To jest również oddanie hołdu w pewien sposób, oddanie hołdu tym osobom, tym naszym rodzinom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom, którzy no, musieli to przeżyć. My tutaj po prostu jesteśmy aktorami, gramy, co? Nie ma tutaj prawdziwych wybuchów, nie ma tutaj prawdziwych samolotów, prawdziwych strzałów, prawdziwej krwi, no ale będąc tutaj w środku tego wydarzenia, chociaż przez trochę I chociaż na trochę możemy poczuć, co czuli naprawdę w 1939 roku ci ludzie. Tylko rekonstrukcja bitwy, nawet dla tych, którzy zajmują się tym na co dzień, jest to ogromne przeżycie. To sposób na poznanie historii, pokazanie bohaterstwa polskich żołnierzy. Część z nas naprawdę się wczuwa i przy niektórych inscenizacjach, w których jest naprawdę dużo pirotechniki, jest ona bardzo rzeczywista. To czasami można i czasami też są samoloty. Można poczuć się jak ci żołnierze, którzy siedzieli w tych okopach i byli zasypywani nawałą pocisków, byli bombardowani. Polscy żołnierze bronili się do końca. Nie mogli jednak powstrzymać niemieckiej armii. Hitlerowcy najpierw zdobyli bunkier, a potem pod osłoną ognia z własnych moździerzy pokonali Polaków. Thank you.
Spotkanie. Tam jutro zostanie oddana cześć i hołd. Polegam tutaj warkot samolotów, wybuchy, huk wystrzałów z moździerzy, krzyki ludzi, panika i śmierć. Choć inscenizowane, robiły ogromne wrażenie na widzach. Jak widać, tak, naprawdę jest duże wrażenie, myślę. Taka inscenizacja na pewno bardziej uczy historii niż książkowa. No, fajne, tylko że trochę mnie tak przeraziło. Rekonstrukcję bitwy w Beleniu obejrzało ponad 5 tysięcy widzów. Wiele osób chciało pokazać dzieciom wydarzenia, które rozegrały się nad Wartą na początku kampanii wrześniowej. Dzieci mogą się czegoś dużo dowiedzieć o naszej historii, no i my dorośli też. Było bardzo fajnie, ładnie i chciałbym za rok też tutaj przyjść. Szkoda, że oczywiście Polska to przegrała, ale ogólnie było bardzo fajnie. Fajnie było, gdy wybuchały te wszystkie bomby i te samoloty mi się podobały. Ogólnie było bardzo ładnie. Moim zdaniem uczestnicząc w tych wydarzeniach co roku, a także ta frekwencja ludzi oraz urozmaicanie tychże uroczystości powoduje, że nie tylko bawimy się tutaj dobrze, ale również ma to wymiar patriotyczny i oddajemy cześć tym poległym polskim żołnierzom. Najmłodsi na pewno zapamiętają taką lekcję historii. Będą wiedzieli, jak zginęli żołnierze, którzy spoczywają we wspólnej mogile na cmentarzu w Strońsku. W krwawej bitwie życie za ojczyznę oddało 263 polskich żołnierzy. Rekonstrukcja bitwy w Beleniu to część projektu Szlakiem 31. Pułku Strzelców Kaniowskich.